zgłosiłam akurat twoją osobę, ponieważ ty masz życie aktywne i to nie jest tak do końca wieś tylko i spokój, a jednak dużo różnych zajęć, co mnie przekonało tak naprawdę, bo ja lubię po prostu być aktywną coś osobą. Robić. Tak, tak, dokładnie. Czytając bardzo mi miło. List, wiedziałam, że na pewno cię tutaj wybiorę do dalszego etapu. Tym bardziej mi bardzo miło. A jak zobaczyłem zdjęcie, tylko się utwierdziłem w tym. Też się cieszę bardzo. Pisałeś, widzicie, że miałaś do czynienia z polityką na szczeblu centralnym. Możesz coś o tym więcej powiesz? O co chodzi dokładnie? Jasne. Byłam w swoim czasie asystentem posła. O, proszę. Na Sejm. Myślę, że Pawłowi mogło spodobać się to, że jestem obyta w świecie, dynamiczna, otwarta i ambitna. Słuchaj, a jak ci się widzi to, że miałabyś być żoną rolnika, mieszkać na wsi? Myślę, że w dzisiejszych czasach można się znaleźć w mieście i na wsi. Mnie się zawsze wieś podobała, nie mam jakichś problemów z uprzedzeniami co do mieszkania na wsi. Byłaś już w związku kiedyś? Byłam, próbowałam jakieś tam związkowe, ale jak widać to nic nie wyszło. Szkoda życia, jak coś nie wychodzi. Za krótkie jest, prawda? Tak, tak, żyjemy za krótko. Ładna dziś pogoda. No ładnie i ciepło. Ciepło. Tak. Piszesz mi w liście, że cię zaintrygowałem. Co cię takie ujęło? Lubię, jak dużo działasz. Lubię takie osoby. Jesteś osobą aktywną. Tak. Sama też działam. Lubisz las? Lubię. Jak tylko mam okazję, to idę do lasu. Na grzyby. Teraz sezon. Aha. Można już coś znać? Pewnie tak. Chciałem się coś zapytać, mi uciekło. Pytaj, jeżeli masz jakieś pytania do mnie. Myślę, że jestem gotowa się z kim zestarzeć, aczkolwiek jeśli nie wyjdzie, to myślę, że nic takiego strasznego się nie stanie. Tam. Witam. Zainteresowało mnie to, że mieszka na wsi, ma swoje własne rolnictwo. Myślę, że mogłabym wspólnie dzielić. Jak tam jest stres? No już mniejszy na szczęście. Powiedz mi, jak to się stało, że tak młoda osoba, atrakcyjna, jest jeszcze sama? No tak wyszło, zakończyłam związek i myślę, że jest czas na kolejny. Rozróżnij się. Podobno miałeś w swoim życiu jakiś epizod na parkiecie Ekstraligi. Tak, tak. Byłam cheerleaderką przez 2 lata. No i teraz, niestety, jak zaczęłam studiować, to była przerwa. Nie przeraża cię, że możesz zostać żoną rolnika? Nie, dlaczego? Mi się od zawsze marzył rolnik. Ja uwielbiam wieś i tak samo mój wujek też pracuje. I nawet mama sama mi pokazała ten program i powiedziała, coś dla ciebie. Ja mówię, no naprawdę. Nie wiem, czy ona wie na pewno, czego chce, na co się decyduje i jest odważna, przebojowa. Taka osoba, której niby szukam. Ale czy to jest na pewno to,